Silna eksplozja w pobliżu meczetu Eidgah w Kabulu. Wielu ofiar. Silna eksplozja w Afganistanie. Wielu zabitych. W niedzielę po południu doszło do eksplozji w pobliżu meczetu Eidgah w Kabulu. Jak podają talibowie, jest wiele ofiar. Na razie żadna z organizacji nie przyznała się do zamachu. Silna eksplozja, do jakiej doszło w niedzielę po południu w pobliżu meczetu Eidgah, drugiego co do wielkości w Kabulu, pociągnęła za sobą wiele ofiar wśród ludności cywilnej, przekazali talibowie. Meczet Eidgah znajduje się we wschodniej, zamożnej części miasta, w pobliżu mostu Mahmud Khan i Stadionu Narodowego. W niedzielę odbywało się tam nabożeństwo żałobne ku czci matki Zabihullaha Mudżahida, rzecznika talibów, a od 7 września ministra informacji i kultury Afganistanu. Żadna z organizacji militarnych działających w Afganistanie nie przypisała sobie na razie tego zamachu bombowego. Nasilenie zamachów od czasu przejęcia przez talibów władzy w Afganistanie 15 sierpnia zamachy bojowników ISKA się nasiliły. 26 sierpnia to radykalne ugrupowanie dokonało przy lotnisku w Kabulu pierwszego samobójczego ataku bombowego po przejęciu władzy przez talibów, zabijając około 200 osób, w tym 13 amerykańskich komandosów. W sobotę 2 października uzbrojeni bojowcy Państwa Islamskiego Chorasanu zabili dwóch talibów i trójkę cywilów w Jalalabadzie na wschodzie kraju, niedaleko granicy z Pakistanem. Z kolei w piątek talibowie zaatakowali kryjówki IS na północy Kabulu, zabijając i zatrzymując nieokreśloną liczbę bojowników. Rywalizacja i walki między oboma ugrupowaniami podlegają stałej eskalacji, podkreślają agencje.